i ruszyły! W niewielkim odstępie za stawką Kohinoor Diamond prowadzi Invisible Gunner, na drugiej pozycji galopuje Xavery, ale już stawka galopuje mocno, mocno zgrupowana. Na czele w tej chwili galopuje Spacki. Silverbee jest na drugiej pozycji, Xavery na trzeciej, Invisible na czwartej i następnie tam Cape Ducato w tej chwili wycofał się na ostatnią pozycję. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1400 metrów. Na czele Spaski, na drugiej pozycji Silverbee, Xavery, Invisible Gunner, Cape Ducato i na ostatniej pozycji Kohinoor Diamond, ale jak powiedziałem wcześniej, stawka galopuje zgrupowana. Spaski na czele, Silverbee na drugiej pozycji, Xavery na trzeciej, na czwartej Invisible Gunner i jeszcze do celownika zostało 800 metrów, konie są w tej chwili w połowie zakrętu. Na ostatniej pozycji galopuje Cape Ducato, a Spaski niezmiennie na czele, Silverbee na drugiej pozycji, Xavery trzeci, Invisible, Cape Ducato i Kohinoor Diamond. I za chwilę wyjście na końcową prostą, wyprowadza Spaski, ale już w mocnym posyle. Spaski na czele, tam przy bandzie Xavery dostał przejście, Kohinoor Diamond również. Ależ nie fantastyczna walka na czele. Xavery jest na pierwszej pozycji. Do celownika jeszcze 300 metrów. Xavery rozpoczyna finisz. Silverbee, Xavery na czele. Silverbee, Xavery na czele. Silverbee, ależ walka kapitalna. Silverbee jest w tej chwili mocno atakuje Xaverego. Do celownika jeszcze 100 metrów. Xavery na czele i wygra ten wyścig. Na drugiej pozycji Silverbee. Berbina trzeciej, Cape Ducato, Invisible, Kohinoor i Spaski.